Uśmiechem i zaangażowaniem. Są oczywiście nieobecni, ale tutaj mamy statuetki dla Joanny i Tomasza Skórski z grupy Skrzatów. No tutaj trener, przekażemy trenerowi i to weźmie, odbierze. Dla Gabrieli i Tomasza Sikory też jest statuetka. I dla pani Eweliny i Tomasza Wójcików, to też jest z grupy Żaków. Pomyliłem się. No i przejdziemy do naszych tutaj sponsorów, dzięki nim, który się klub utrzymuje. Dla pani Edyty i Andrzeja Maćkowskich. No oczywiście, bardzo proszę, tu Michała Gołębia taką piękną prezentację zrobił. No i dobrej energii tutaj mamy. A, tutaj jest jeszcze dla pani Marii Bilut. Jest to tam nasza księgowa, którą nam bardzo dobrze księgowość prowadzi i chcieliśmy też wyróżnić. Oczywiście nie ma jej, osobiście to przekażę. No i oczywiście miał być pan Bogdan Chodak, też nie ma, też przekażemy statuetkę. I kto tu? I dla pana Jerzego Wróbla, to jest prezes PKS-u, który nas wozi tym autobusami i te możemy sukcesy osiągać. I na końcu została statuetka dla naszego, powiem, wspaniałego pana Edwarda Dudka, który nas pomaga. Bardzo za to dziękuję. Szanowni Państwo, Panowie Trenerzy, Panie Wójcie, Panie Prezesie, chciałbym w imieniu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, którego jestem wiceprezesem, wręczyć pod nieobecność prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, pana Andrzeja Padeckiego, paterę z okazji 70-lecia powstania klubu Wieżowie. Bardzo proszę, panie prezesie, odebrać tąże paterę. Chciałbym również, korzystając z okazji, wszystkim państwu od kolegi Andrzeja Padeckiego złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Niestety kolega Andrzej Padecki jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego obowiązki nie pozwoliły, żeby z państwem dzisiaj był. Chciałbym również w imieniu Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze oraz w imieniu własnym i kolegi trenera, koordynatora, który jest obecny, wręczyć ten oto skromny puchar na ręce prezesa Tadeusza Chwałka. Szanowni Państwo, prezes Tadeusz Chwałek jest osobą bardzo skromną, ma już pewne odznaczenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pozwoliłem sobie dzisiaj uhonorować pana prezesa skromnym dyplomem uznania oraz kalendarzem, żeby wiedział, co kiedy ma zapisywać.
a dyplom jest za zaangażowanie oraz aktywny udział w upowszechnianiu i rozwoju piłki nożnej na terenie województwa dolnośląskiego. Panie Prezesie, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, na wniosek Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Lotnik Kierzów Sudecki, Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej przyznał również honorowe odznaczenia następującym działaczom. Pan Edward Dudek. Pan Zygmunt Iłowski. Pan Jarosław Kraus. Pan Jerzy Jonczy. Pan Paweł Boguszewski. Pan Marek Herzberg. Pan Leopold Szewczyk. I pan Michał Gołąb. Jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę i oddaję głos panu prezesowi. Dziękuję bardzo dla pana Andrzeja Kowala za wręczenie tych lub przejdę, bo tu się sprzęża. I teraz chciałbym podziękować naszym piłkarzom, byłym piłkarzom, którzy reprezentowali nasze barwy kiedyś w klubie. Poproszę Krzysztofa Winiarskiego. Tak zwany Krzysiu, Krzysiu. Bardzo proszę Marcina Rzeźnego, ładnie wychodził na zdjęciu. Był bardzo przywiązany do Jurzowa, chociaż miał propozycję, nigdy nie poszedł do innych. Barcelona dzwoniła, ale to jakoś odmówił. Bardzo proszę Krzysztofa Białkowskiego, jest to nasz kapitan, który naprawdę dużo wkłada serca, walkę i jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Bardzo proszę najmłodszego naszego zawodnika czwartoligowego, Pawła Górala. Jest to chłopak bardzo skromny, ale oddany dla klubu, naprawdę solidny chłop. Bardzo proszę Maćka Maćkowskiego, bramkarza, który bronił nawet z prawą nogą, ale bronił. Bardzo proszę Tomasza Madeja. Proszę Damiana Gurgula, jest to klub strzelców, naprawdę pomógł nam w utrzymaniu tego, znaczy zdobyciu 8. miejsca na rundę jesienną. No proszę Łukasza Bizonia,
Jest to bardzo solidny, oddany zawodnik dla Jeżowa. Lecz się jak szybciej, bo trzeba pomagać drużynie. Bardzo proszę Artura Niemińskiego. Proszę Leszka Kurzelewskiego. Tak zwany twarda noga. Jeszcze Adam Kocot, ale go nie ma. Kamil Bojanowski, jest to też wieloletni piłkarz nasz tu Jeżowa, ale oczywiście praca mu nie pozwoliła dzisiaj tu być z nami. Zapraszam Maćka Słuchaneckiego. I od razu przygotowuje się Filip Pinkowski, który pomaga i w klubie jest bardzo zaangażowanym zawodnikiem. Zaczynamy ode mnie. Dziękujemy bardzo panu wójtowi, panu Andrzejowi i oczywiście Piotrowi za pomoc w uhonorowaniu naszego klubu. Tu jeszcze pan Edward chce parę słów powiedzieć. Także dziękuję wam bardzo za to, że jesteście po Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim, która obchodziła 2-3 miesiące temu swój jubileusz 70-lecia w naszej gminie. Klub Lotnik jest kolejnym, który obchodzi ten jubileusz. Życzymy, tu mówiliście tatkowi, 10 lat jeszcze, nie wiem, więcej, mniej, nie wiem, czy tam z kurczakami padnie, czy coś innego, ale my prosimy, życzymy i żądamy jeszcze 30 lat, żebyśmy mogli w jeszcze większym gronie obchodzić stulecie klubu. Także wiek emerytalny przesuniemy, będziesz mógł dalej pracować, ale Leszku. Proszę państwa, życzę, byście prowadzili tą działalność, grali i byli zawsze w jak najlepszym zdrowiu. Żeby te kontuzje, nawet które tu pokazaliście, czy inne nieszczęścia, nie przytrafiały się naszym zawodnikom. Życzę, by ten rok był bardzo owocny, po to byście odbudowali swoją pozycję w tej lidze. Oczywiście tutaj są głosy o kolejnym awansie, ale oczywiście najpierw uzgodnimy to przy stoliku, żeby się nie powtórzyło jak w roku ubiegłym, że najpierw był awans, a później panowie przyszli do stolika, do wójta i żeśmy musieli prowadzić twarde negocjacje, bo w tym roku obyło się, w ubiegłym roku było to 10 tysięcy, a tu może się okazać, że trzeba 100 tysięcy przy kolejnym awansie, więc musimy być na to już w gminie przygotowani. Także życzymy również tego, bo jeżeli osiągniecie sukcesy, po pierwsze pamiętajcie, jest to wasz osobisty sukces. W piłce nożnej nie można osiągnąć nic indywidualnie. To jest sport zespołowy i tak jak jest drużyna, musi być również zespół trenerów, musi być zespół osób, którzy pomagają wam. Również to grono osób, pań i panów, którzy tam na zapleczu, właśnie jak pani Grażynka idzie właśnie do kolejnych zadań, też jest potrzebne, żeby klub współistniał w swoim środowisku. W soboty odrywacie, co te podziękowania widziałem, jaka reakcja była Violety, że po prostu prezes Chwałek daje wolne wieczory paniom, partnerką, żoną i przyjaciółką naszych piłkarzy, ale to jest właśnie to, że pracujecie w środowisku i to środowisko po prostu was zauważa, ale kiedy są sukcesy, was docenia. Bo niestety w piłce nożnej, jeżeli przegrywacie, to wiecie, sądy są zawsze, zazwyczaj wszędzie jednakowe.